Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Myśliwych z reguły można spotkać w lesie albo gdzieś na polu biegających za zwierzyną. No, czasami dokarmiających albo pomagającym dzieciom poznawać florę i faunę. Tym razem spotkaliśmy ich w sali koncertowej, na koncercie z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dasz Bór. Ubiegły rok charakteryzował się wieloma działaniami mającymi na celu uświetnienie 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego, a przy okazji promować łowiectwo i jego największe walory. Jednym z ciekawszych wydarzeń, o ile nie najciekawszym, był koncert muzyki myśliwskiej, który odbył się 29 listopada w sali koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego. Imprezę poprowadził Mieczysław Leśniczak w towarzystwie znanych aktorów Emilii Krakowskiej i Bogusława Lindy, który, jak wiemy, należy do myśliwskiej braci. Na scenie wystąpiło wiele zespołów sygnalistów myśliwskich. Kwartet wokalny z Poznania, Nemrod, zespół Żubrosie, zespół Rogów Francuskich, Trąb de Pologne oraz oczywiście Kapella Zamku Rydzyńskiego pod batutą Mieczysława Leśniczaka z udziałem solistów. Jednym z oryginalnych pomysłów, jakie zrealizowano tego dnia, było zebranie na scenie 90 sygnalistów, którzy z potężną mocą wspólnie wykonali sygnał powitanie. Musimy przyznać, że na koncert wybieraliśmy się dość niechętnie, bo wiadomo, że myśliwy najlepiej czuje się w lesie, wśród natury. Ale po tym, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy już na początku gali, szybko zmieniliśmy zdanie i podjęliśmy decyzję, że takie wydarzenie zasługuje na specjalną rangę i przygotowanie specjalnego wydania naszego programu. Zapraszamy śpiewająco na relację z wielkiej gali muzyki łowieckiej. Pozwólcie Państwo, że mam zaszczyt, myślę, w imieniu nas wszystkich, w moim sposób szczególny, powitać wspaniałych, cenionych aktorów, powiem więcej, naszych przyjaciół. Zatem witam bardzo serdecznie na naszej estradzie koncertowej, jubileuszowej, panią Emilię Krakowską. Serdecznie zapraszam. Naszych przyjaciół, aktorów. I proszę Państwa, Bogusław Linda, witam serdecznie. Raz na jakiś czas warto odpuścić sobie wyprawę na łowy i zasmakować nieco innej strony łowiectwa, czyli jego tradycji i kultury. Dzisiaj właśnie taką formę spędzania czasu proponujemy naszym koleżankom i kolegom. Tym bardziej, że na tej wspaniałej imprezie gościli najlepsi sygnaliści z całej Polski, którzy poza występami na mniejszych lub większych konkursach czy koncertach na co dzień uświetniają swoją muzyką coraz większą ilość polowań zbiorowych. Oprócz sygnalistów udział w imprezie wzięło wielu zacnych muzyków i śpiewaków, często dobrze już znanych w kręgach myśliwskich. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był pan Mieczysław Leśniczak, który nie musiał długo namawiać władz związku na zorganizowanie takiej imprezy. Wraz z władzami naczelnymi Polskiego Związku Łowieckiego uznałem, że jeżeli koncert, to przede wszystkim w dobrej sali. I oczywiście w projekcie moim było zaprezentowanie tych wszystkich gatunków muzyki i najlepszych wykonawców, których mamy w Polsce. Zatem zaczynając od zespołu sygnalistyki myśliwskiej, tak jak to kilkakrotnie dzisiaj podczas koncertu powiedziałem, kwiat sygnalistyki polskiej z całej Polski, zatem najlepsze zespoły, wśród których zasiadają soliści konkursów naszych ogólnopolskich, międzynarodowych, a także zespoły muzyki i pieśni, piosenki myśliwskiej z całej Polski.
Nie chcemy dłużej opisywać słowami tego, co działo się w sali koncertowej Polskiego Radia, bo najlepiej atmosferę tam panującą oddadzą sami artyści oraz zaproszeni na to wydarzenie aktorzy. A teraz do rzeczy, drodzy Państwo, część pierwsza koncertu Muzyka Myśliwska. Thank you.
Zaczynać przez klon, pop, 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 ruszajmy na świeży klon, cywan, cywan.
Czas powoli kończyć nasz dzisiejszy program. Oczywiście nie zmieściliśmy wszystkiego w jednym odcinku, dlatego wszystkich, którym było mało, zapraszamy na naszą stronę dashboardtv.pl oraz na nasz kanał na YouTube, gdzie znajdziecie dużo więcej muzyki, która z leśnych ostoi trafiła pod dach sali koncertowej, aby głosić wszemi wobec piękno i tradycje polskiej kultury łowieckiej. Miłego słuchania i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dashboard.